Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Pan Jacek Rostowski, minister finansów. Dzień dobry, panie ministrze. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu. Mamy pewną nieścisłość albo nawet niedobór informacji. Sam pan rozumie, że to teraz niezwykle ważne. Czy to jest tak, że minister finansów przerywa swój urlop i wraca do kraju, by rozmawiać z premierem? Co się takiego dzieje? Nie, proszę pana, to po prostu było tak, że wyjeżdżając, wiedziałem, jaka jest sytuacja na rynkach światowych i zamówiłem sobie także lot na czwartek, żeby wrócić bilet wcześniej. Powrotny. No, bilet powrotny wcześniejszy na wszelki wypadek. I wczoraj, jak zobaczyłem, że ta decyzja Fedu, stwierdzenie, że nie podwyższą stóp procentowych do 2013 roku, jednak nie zadziałała wtedy na pełne uspokojenie rynków, to zdecydowałem, że dzisiaj wrócę. Powiem tak, że i tak duża część tego mojego pobytu na tym urlopie spędziłem rozmawiając przez telefon i z Warszawą, i z Brukselą, i z Londynem. Więc to nie mogę powiedzieć, żeby to była wielka strata z punktu widzenia urlopu, a jednak czuję się lepiej tutaj. Ta sytuacja wczoraj po południu na rynkach światowych była na tyle niepewna, że trudno było wiedzieć, czy dzisiaj się uspokoi ten rynek, tak jak te rynki, tak jak się wydaje, że się uspokoiły, czy będą dalsze ostre spadki. Więc skoro przewidywałem, że taka potrzeba może zaistnieć, po prostu skorzystałem z tego biletu, który miałem już za. Na razie rzeczywiście wygląda na to, że jest na pewno o tej porze jest nieco spokojniej. W Paryżu to jest tylko 0,7 na minusie, DAX we Frankfurcie to jest 0,12 na plusie, FTSE w Londynie 0,5% i WIG 20,27. O czym pan rozmawiał, albo inaczej o co pytał pan premier w czasie rozmów, bo rozumiem, że pan się spotkał dzisiaj z premierem, bo już taka informacja do nas doszła. Spotkałem się z premierem, rozmawialiśmy ogólnie o sytuacji na rynkach światowych. Co konkretnie interesowało pana premiera? Nie, no wie pan, no pan słyszał co, zresztą konferencję prasową premiera. I jeszcze raz po prostu przez te wszystkie tematy przeszliśmy. Ja myślę, że tutaj to, co jest najbardziej takie ważne dla wszystkich, to jest na ile skuteczna będzie ta interwencja tych, czy po pierwsze Europejskiego Banku Centralnego, który interweniował na rynkach dłużnych, skarbowych Włoch i nie było Hiszpanii. Innego wyjścia? Podoba się panu taki model? Do tego wrócę za chwilę. I tutaj widać, że ta interwencja była bardzo skuteczna. Potem było oświadczenie Fedu, które było na pół skuteczne, ale teraz wygląda na to, że jakieś działania szwajcarskiego banku też widać, że są skuteczne. No i analizowaliśmy tą sytuację pod kątem prawdopodobieństwa, na ile te działania interwencyjne będą skuteczne i jakie mogą być dalsze działania tamtych instytucji. Myślę, że wszyscy jesteśmy świadomi, że te zawirowania idą z zewnątrz. Po pierwsze ze strefy euro i tutaj uważam, że właśnie, żeby wrócić do pana pytania, no tak, uważam, że to było absolutnie konieczne i mogę powiedzieć, że uważam, że trzeba było to nieco wcześniej zrobić, bo wszyscy wiedzą, że o kupowaniu obligacji hiszpańskich i włoskich przez Bank Centralny. Przez Europejski Bank Centralny, tak. Ta interwencja na tych dwóch rynkach była absolutnie konieczna i myślę, że bo wszyscy wiedzą, że oczywiście rozwiązanie długoterminowe tych problemów wymaga po pierwsze działania
dalsze rządów włoskiego i hiszpańskiego. Po drugie, wzmocnienie tej współpracy, tej solidarności w ramach strefy euro, wzmocnienie, zwiększenie elastyczności tego Europejskiego Funduszu Stabilizacji Finansowej, który ma tam 450 miliardów euro, może będzie powiększony, na pewno musi być bardziej elastyczny, ale że to wszystko wymaga czasu, bo to wymaga ratyfikowania przez parlamenty Niemiec, Francji, wszystkich krajów strefy euro, te działania. Działania włoskiego rządu i hiszpańskiego też wymagają czasu. Więc to, co Europejski Bank Centralny musiał zrobić i bardzo słusznie, że to zrobił, bardzo dobrze, że to zrobił, to jest stworzyć osłonę tymczasową dla tych działań poszczególnych. No, bank centralny ma nieograniczone możliwości zakupu obligacji. Widać, że rynki to zrozumiały. Wydaje się, że bank szwajcarski też zaczął działać i widać, że też to rynki, to odbiło się. Bo mamy ograniczony czas. Bardzo proszę. Siada minister finansów w swoim fotelu i ja bym chciał wiedzieć, gdzie pan upatruje, widzi zagrożenia w tą sytuacją, którą mamy dla Polski, dla naszego budżetu, dla naszej gospodarki. Co pana z polskiej perspektywy najbardziej denerwuje, stresuje? No ja myślę, że można powiedzieć, że państwa, rządy strefy euro pozwoliły na to, żeby te problemy nabrzmiały i nie działały wyprzedzająco. Że myśmy przewidywali ten kryzys przecież. To nie jest przypadek, że podwyższyliśmy i przedłużyliśmy elastyczną linię kredytową, którą mamy na 30 miliardów dolarów. To nie jest przypadek, że wyprzedzająco zapewniliśmy nasze potrzeby pożyczkowe do takiego stopnia, że dzisiaj mamy już 90% tych potrzeb pożyczkowych zapewnionych na cały rok. Bo przewidywaliśmy to, że jakaś taka pewna, no pewien brak umiejętności dogadywania się i brak solidarności i brak zrozumienia, jakie mogą być zagrożenia płynące z tego, że tych problemów się w jasny i klarowny sposób nie rozstrzygnęło w strefie euro. Ale czy to oznacza, że pan nie ma żadnych stresów? Bo muszę do tego wrócić. Wracam do tej polskiej sytuacji. Ale chciałbym powiedzieć, że czyli przewidywaliśmy, że taka sytuacja może nastać i też dlatego w taki sposób się zadziałaliśmy i też jesteśmy teraz na ścieżce bardzo szybkiej konsolidacji finansów publicznych. Jest ewidentne, że drugi element taki, który powoduje tą niestabilność, to jest pewne spowolnienie gospodarki światowej w drugim kwartale tego roku, ale na przykład dzisiaj można powiedzieć, że dzisiaj Europejski Bank Centralny podwyższył swoją prognozę, jeśli chodzi o wzrost w tym roku, o 0,2 punkta procentowego. Trochę obniżył na przyszły rok, ale podwyższył na ten rok. Czyli to nie jest tak, że obraz jest jednolicie pesymistyczny, jeśli chodzi o wzrost gospodarczy na świecie, mimo że i w Europie, mimo że oczywiście będziemy musieli to monitorować bardzo, bardzo dokładnie. Stresuje, no myślę, że to nie jest kwestia stresu, to jest kwestia jakby... Troski, może troska, proszę bardzo. Trzeba po prostu, no na tym polega ta praca, że musimy monitorować i śledzić to, co się dzieje i spowolnienie w gospodarce światowej, które no, w jakiś sposób by się odbiło. Wiemy, że polska gospodarka jest relatywnie odporna, ale nie jest kompletnie odizolowana i niewrażliwa na to, co dzieje się w gospodarce światowej. No to oczywiście odbiłoby się w pewnej mierze na naszej sytuacji. Musielibyśmy podjąć działania, ale jesteśmy do tego gotowi, przygotowani. Będziemy śledzili to, co się dzieje. Na pewno nie pozwolimy na to, żeby zadziałać z opóźnieniem, tak? Żeby znaleźć się w sytuacji takiej, za późno działamy, żeby utrzymać zdrowie finansów publicznych, bo nasze finanse są zdrowe i wiarygodne. Ale na przykład mogę powiedzieć, czego nie zrobiłbym. Na pewno w tej sytuacji w żaden
w żaden sposób nie wziąłbym pod uwagę ani przez chwilę obniżenie jakiegokolwiek podatku dzisiaj, tak jak to proponuje. Zresztą poniekąd bardzo sympatyczny i dobry koalicjant z PSL-u. Nie można sobie wyobrażać... Nie obniży pan tej akcyzy. Nie można sobie wyobrazić, w tej sytuacji byłby to fatalny sygnał dla rynków i jestem przekonany, że gdybyśmy coś takiego zrobili, to pieniądze, które stracilibyśmy na wyższych rentownościach, czyli oprocentowaniu długu państwowego, by dużo bardziej uderzyły w kieszeń Polaków niż ta lekka ulga. Całkowicie niż pan wyklucza ten kimono. Lekka ulga. W tej chwili uważam, że jest to kompletnie nie do pomyślenia. Bo pan premier tak wczoraj powiedział nie i długo, długo nie, ale monitorujemy i będę pierwszy, który podejmie decyzję, jeśli uznamy, że jest taka możliwość. Tak mówił szef rządu. Mówię teraz o obecnej sytuacji na rynkach światowych. I jak pan mnie się pyta, czego się obawia pan, czy czego może ja się obawiam, no to oczywiście musimy w pierwszym miejscu zadbać o bezpieczeństwo finansów publicznych, żeby zapewnić ciągłość i bezpieczeństwo emerytur, rent, wypłat dla wszystkich osób, które pracują w sektorze publicznym, od nauczycieli po pielęgniarki. Będzie 4% wzrostu PKB w 2012 roku? Wie pan, nasza prognoza na ten rok jest relatywnie ostrożna 3,9. Na przyszły rok prognozujemy 4, ale obserwujemy sytuację i będziemy realistycznie podchodzić do naszych prognoz. Czyli jeżeli będzie możliwe, że pan będzie musiał ją zmniejszyć, podjąć decyzję? Będzie możliwe, że będę chciał ją zmniejszyć. Kiedy? Pan nie, daje ja sobie nie taki będę... czas na ocenę? Nie, to musimy, wie pan, to jest najgorszy moment, żeby podejmować jakiekolwiek pochopne decyzje. Powiem panu wprost. Dzisiaj właśnie mamy agencję Moody's, która przewiduje, że w tym roku będzie 4, w przyszłym 3,7. Co to są różnica między 4 a 3,7 nie jest porażająca, jeśli chodzi o wzrost gospodarczy i jeśli chodzi o skutki dla budżetu, ale oczywiście będziemy to stale monitorowali. W tej chwili, jak mówię, wiele niepewności i trzeba stabilnie podchodzić, znaczy spokojnie podchodzić do wszystkich tego rodzaju decyzji. Chciałbym tylko przypomnieć, że w 2008 roku, kiedy była sytuacja kryzysowa, no co najmniej tak samo groźniejsza, dużo groźniejsza w gospodarce światowej, to też podjęliśmy decyzję, że będziemy czekali, aż będziemy wiedzieli, jak naprawdę sytuacja gospodarki polskiej wygląda, nim mówił, zmienimy za długo czekała. Prognozy. Słucham? Przed chwilą pan mówił, że Europa za długo czekała, trzeba było wyprzedzająco. A nie, ale to są dwie trochę różne decyzje, no tak, bo tutaj... Czasem nie, trzeba wyprzedzająco. Przepraszam, chciałbym jasno powiedzieć. Musimy mieć dobre rozeznanie, nim podejmiemy jakiekolwiek decyzje co do zmian. Ale też jest ważne działać wyprzedzająco. I tak też będziemy działać, ale dopiero na zasadzie danych, które będziemy znali. A jeśli chodzi o Europę, to mnie chodziło o decyzje dotyczące współpracy. Panie ministrze, i efektywnej współpracy. I tego nie mamy przez już półtora roku. Muszę dopytać, panie ministrze, bo mamy mało czasu. Pytałem pana o to, czego się obawia minister finansów, a ja jako obywatel, widząc to, co się dzieje na rynkach, słysząc o tym, patrząc w dane, że jednak idzie spowolnienie gospodarcze, mam się o coś martwić, albo czym mam się denerwować, jeżeli w ogóle? No, myślę, że denerwowanie nie jest adekwatną, denerwowanie się nie jest adekwatną reakcją nawet na bardzo trudne sytuacje. Ja myślę, że trzeba, no, tak jak rząd to robi, obserwować to, co się dzieje, zarządzać swoim budżetem domowym w sposób przezorny. Rozumiem, że dedykuje pan tym, którzy mają kredyt we franku.
Nie, ja nikogo nie tutaj nie krytykuję, bo a jak uważam... się pan spłaca kredyt we funcie? Bo pan pamiętam, to wynika z oświadczeń majątkowych, to są publiczne dane, ma w funcie. Dobrze się spłaca, jak rozumiem. Muszę panu powiedzieć, że w tej chwili zajmuję się innymi sprawami, żona się zajmuje tym, ale chcę powiedzieć, że na pewno w tej chwili, kiedy prezes Narodowego Banku Szwajcarii mówi, że frank jest drastycznie przewartościowany, to nie jest moment na jakiekolwiek nerwowe ruchy ze strony zwykłych obywateli, na przykład ani rządu, ale jeśli mogę o obywatelach, na przykład polegających na przewalutowywaniu swoich kredytów hipotecznych. Ja myślę, że to już nasi kredytobiorcy wiedzą, tylko się denerwują, jak długo ten frank będzie drożał. I teraz ostatnio trochę, tak, to prawda, trochę się osłabił, ale myślę, że takie stwierdzenie ważne jest powiedzieć, nie wiemy, jak szybko to się stanie, ale myślę, że możemy z dość dużą dozą odpowiedzialności powiedzieć, że za rok to frank będzie, kurs franka będzie znacznie, znacznie niższy. I to jest bardzo ważne z punktu widzenia ludzi, którzy myślą o poziomie tego zadłużenia, nie tylko o ratach, ale także o poziomie swojego zadłużenia. Jedno pytanie i bardzo proszę o krótką odpowiedź. Kto w Europie, pana zdaniem, powinien mieć teraz najszybciej, jako pierwszy w kolejce, obniżony rating oceny wiarygodności? O nie, które ja państwo? Uważam, że to nie jest... nie byłaby to moja jakby, niestosowne byłoby, żebym coś takiego powiedział, ale mogę powiedzieć, że Polska należy do tych krajów relatywnie silnych, którym to nie grozi. Ciekawe jest, że jeżeli popatrzymy się na przykład na deprecjację złotego, czyli na osłabienie? Na osłabienie złotego od 1 stycznia, od 1 lipca, przepraszam, sierpnia, od 1 sierpnia do dziś, czy do wczoraj, to złoty się osłabił mniej niż korona szwedzka, a nikt nie ma wątpliwości co do siły gospodarki szwedzkiej. Pan Jacek Rostowski, minister finansów. Dziękuję. Bardzo dziękuję.